widzisz, Lucyferze, anioł jak to wściekłe zwierzę. Zabrał rogi, no i w nogi. Goniliśmy go do nieba, ale strasznie szybko biega. Uciekł gdzieś i schował rogi. Dasz mi nowe, panie drogi? Ależ to już piąte poroże! W tym tygodniu dodać trzeba. Teraz bliżej ci do nieba. O skrzydełka się postaraj. Dosyć wiara, mówcie lepiej co na ziemi. Nikt twych planów tu nie zmieni. Ziemia w grzechach pogrążona. Grzeszy ojciec, grzeszy matka, grzeszy sąsiad i sąsiadka. Grzeszy ciocia Wiesia z Łomży, ledwo z łóżka powstać zdąży, a najbardziej władca grzeszy. To szczególnie piekło cieszy. Święty grzesza już wymiera. Mamy jednak wroga, zbawiciela, od ziemskiego szpiega biesa. Otrzymałam SMS-a. Na anioły, aniołki, mów co wiesz. Tam w Betlejem, gdzieś w stajence, ma narodzić się panielce, co Maryja się nazywa. Ktoś, kto grzechy wszystkie zmywa. Małe dzieci się zrodziło, zmywa grzechy, mózg ci zmyło. Misja jego ma być wielka. A świstak siedzi i zabija w te sreberka. Dzwońcie do ziemskiego szpiega, co też robi ten nebiega. Niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, które prawi diabełuszka. A ja biegnę już do łóżka, muszę uciąć sobie drzemkę. Zaśpiewajcie mi piosenkę. Ach, śpi, Lucyferze, twojej władzy nikt nie odbierze. A gdy przyjdzie znowu świt, nie kto inny, tylko ty, będziesz rządził światem tym. A kotły dwa, pełne smoły obydwa. Co tak długo nie odbiera? Halo? Słucham. Co u szpiega? Lucek pyta, jak się mają nasze sprawy. Ciągle pewne mam obawy. Nie jest wcale za wesoło. Ludzi pełno tutaj wkoło. Mówią, że ktoś ma się narodzić. Ktoś, kto piekło ma zaszkodzić. Ponad wszystkie grzechy on może odkupić. Więc go trzeba opatrupić. Nie ma co się pieklić i w panikę wpadać. Jak on ma tu władać? Idzie bardziej niż zbawieniem, są zajęci zakupami. Dobra nasza, tacy zabiegani. Wszak w tym całym zadumieniu zapomnieli o Bożym Narodzeniu. Póki co nad wszystkim czuwam, zawiadomię Lucyfera, gdyby wybuchła jakaś afera. Dobra nasza, pewnie i tak nie zauważam przyjścia Mesjasza. No to kończymy te dysputy, bo oszczędzam darmowe minuty. Życzymy naszym klientom, tych, co nie kupili jeszcze prezentów, zapraszamy na czwarte piętro. Stoisko z gospodarstwem domowym oferuje wspaniałe, najwyższej klasy otwieracze do konserw. Idealny prezent dla teściowej, żony czy sąsiadki. Wesołych świąt, Merry Merry Christmas. I pamiętajcie, najwyższej klasy otwieracze do konserw na czwartym piętrze. Dobrze zrobiłam, sprzedając te akcje. Myślisz, że po świętach spadną? No jasne. Mówiłam ci przecież, że to całkiem normalne zachowanie rynku. Ceny akcji są niestabilne, zawsze skaczą przed świętami. Potem odkupisz je zyskiem. Nawet jeśli nie, to i tak nic nie stracisz. Odkupisz je potem po tej samej cenie. Zmieniając temat, nie mam jeszcze prezentów dla Marcina i Ewy. Która godzina?
Spokojnie, masz czas. Dopiero po drugiej. Dopiero? Muszę lecieć. Obiecałam, że chociaż tę Wigilię pomogę Marcinowi. Chyba nie będziesz biegała po kuchni. Nie, tylko wiesz, choinka. Przecież córka sobie poradzi. A ty o czymś nie zapomniałaś? Przecież o 16 jesteśmy umówione z Holendrami. Musimy sfinalizować ten interes przed świętami. Nie mówiłeś, że to dziś. Ja nie mogę. Jak to nie możesz? Nie przesadzaj. Obiecałam, że najpóźniej o 5 będę w domu. Po pierwsze, jesteś prawniczką. Po drugie, radcą i to moim. Bez ciebie nie sporządzę umowy. Zadzwonisz do domu i wytłumaczysz, dlaczego się spóźnisz. Taki interes nie zdarza się codziennie. Wiesz, ile wyniesie zysk? Spokojnie możesz obiecać rodzinie wakacje na Karaibach i Karniewalkach. No nie wiem, Marcin prosił. Teraz idziemy do sklepu. Kupisz coś Marcinowi, a potem się zastanowimy. O 5 w Sheratonie, później kancelaria, no najpóźniej o 8 będziesz w domu. Oni mi tego nie wybaczą. Mięsa, taka tradycja. To idę, dobrych świąt.
Masakra, jaka frajerka, a na kryzolkę mi wyglądała. Dobra, pomogę starej ubraniu tej choinki. Niech jej będzie. Feliz Navidad. Przecież pani mieszka po drugiej stronie ulicy. Ale kiedyś w nocy nie spałam. Wie pani, przez reumatyzm. I wracałem, a już po północy było, a wyszło o 18:45. Sama widziałam. Ciekawe, kiedy to one mają czas na naukę. Tak, rodzice dają pieniądze na naukę, a te tak ich wysiłek marnują. Staranie boskie z tą dzisiejszą młodzieżą. Jak oni mogą tak żyć, kiedy zmądrzeją? Nigdy, pani kochana, nigdy. Im to teraz głupoty w głowie. Ta Kowalska, to pewnie pani na złość te dziewuchy sprowadziła za te grzybki, co jej pani obiecała i nie przyniosła. Niemożliwe, przecież pani też ich nie dostała. Wie pani, ludzie są pamiętliwi. A podłość ludzka nie zna granic. Słusznie. A co tam u wnuczek pani odzywały się przed świętami? One teraz takie zajęte. Biznes swój założyły, karierę robią. Zresztą kartki ze Stanów długo idą. Ale spieszmy się, bo jeszcze przed jak zazdrość na dwójce chciałam obejrzeć. Też ostatniego odcinka nie widziałam. Ja pomogę. Może coś się nie stało? Co, widzisz, co narobiłaś, łobuziaro? Proszę mi krzyczeć na moją wnuczkę. Proszę pani, my ją wychowujemy bezstresowo. Widzi pani, co dziewczyna narobiła? Bożenko, wychodzimy.
Może wstać i iść. Kupię już do domu. Przecież nie możesz iść sama. A co jak poczujesz się gorzej? No ja panią odprowadzę. Zdaje się, że mieszkam na przeciwko. Wynajmuję mieszkanie pani Kowalskiej. Czasem widuję panią w oknie, gdy wracamy z koleżanką z hospicu. Dzisiaj też tam byłyśmy. Przedstawialiśmy piosenkę dla chorych. Dlatego jeszcze nie wyjechałam. No ja zabiorę pisarkę. Pomogę. Taki kłop po drodze. Będę chłopak, przecież są święta. Tym bardziej w tym radosnym czasie Bożego Narodzenia musimy sobie pomagać. Niech się pani uspokoi. Wszystko będzie dobrze. Taki kłop po drodze. Złoty ściwy dziecko. Nie wiem, co mam by ściwy zrobiła. Zdrowie nie za oce da mi kręgosłup, nie boli serce słabe. Hej, ja cię skąd znam? Nie zaczytaj babci. Było muzy jedne! Niech się pani nie denerwuje. No właśnie babciu, spoko, spoko. Nerwy w konserwie na eksport. Szkoda zdrowia i urody. Złość piękności podać szkodzi. Co za paskudy jedne. Taka ta młodzież dzisiejsza. Szacunku nie mają za grosz. Miejsca w autobusie nie ustąpią. Oni na pewno nie są aż tacy źli. Po prostu chcą zwrócić na siebie uwagę. Poza tym przykład idzie z góry. Kiedy już się zjawi iskra, zaraz cały płomień tryska i rozpala wszystko w koło. Oj, szefuniu, niewesoło, ewakuje się zanim dziecię Boże tu się zjawi. Boże Narodzenie przeczekam, a gdy o nim zapomną ludzie, wrócę wypuścić człowieka. Snow is falling, all on me. Nawet diabły, rogi ukradną. Co na ziemi? Jak na stroje?
Diabły szczerzyły pewne niepokoje, ale sytuacja została opanowana. Iskra dobra już zasiana. Myślę, że ludzie są już gotowi, by na nowo w ich sercach Jezus się narodził. Jest radość! Radość wielka! Niech się dowie dziadwa wszelka, że mamy Zbawiciela, że już nadszedł dzień wesela. Czy na próbie śpiewu byłaś? Czy się kolęd nauczyłaś? Czy znów w swoim fałszowaniu obudzicie dziecię małe? Lecz prędko do nieba, o gloria, ćwiczyć trzeba.